Z tej strony Vini. Po odcinku z pancerzem turbo i kołami zajmiemy się kolejną częścią samochodu, a mianowicie spoilerami. Spoilery mają w świecie realnym za zadanie polepszyć aerodynamikę pojazdu, albo mają go dociskać do jezdni, czyli mają polepszyć przyczepność. W tym odcinku zobaczymy, czy w grze jest tak samo, czyli czy zamontowany spoiler polepszy coś w naszym samochodzie poza samym wyglądem. Standardowo wykonamy parę testów, które pomogą nam w wyciągnięciu odpowiednich wniosków. Pierwszy test to jest test prędkościowy. W drugim teście sprawdzimy łuk skręcania na dużej prędkości. W trzecim spróbujemy się dopatrzeć jakichś różnic w slalomie. A w czwartym teście sprawdzimy łuk skręcania na mojej prędkości. Oto może zacznijmy od testu prędkościowego. Zobaczymy, czy spoiler poprawi prędkość samochodu. Po lewej stronie ekranu widzicie samochód bez spoilera, a po prawej ze spoilerem. Jeżeli chodzi o prędkość, no to tutaj jest to bez zmian, czas jest niemal identyczny. No to przejdźmy do drugiego testu, tutaj sprawdzimy łuk skręcania na maksymalnej prędkości. Pomogą nam też w tym flagi ustawione na końcu toru. Zobaczymy tutaj, między którymi flagami mniej więcej samochód przejechał bez spoilera, czyli kadr po lewej, no i zamontowany spoilerem, czyli kadr po prawej. Jak widzimy, test jest na korzyść samochodu ze spoilerem, ponieważ w takiej konfiguracji samochód przejechał między trzecią a czwartą flagą, a bez spoilera uderzył w trzecią, czyli łuk skrętu w przypadku samochodu ze spoilerem był tutaj o wiele lepszy. No to przejdźmy do trzeciego testu, tutaj spróbujemy dopatrzeć się jakichś różnic w slalomie. A po lewej samochód bez spoilera, a po prawej ze spoilerem. Mam nadzieję, że udało wam się to zauważyć, ale masakro ze spoilerem znacznie sprawniej slalomowało niż bez spoilera. No, chociaż bardziej to się da zauważyć w praktyce, kiedy to się czuje, dlatego link do testu na platformie PC wrzucam wam do opisu. No i będzie można to sobie osobiście sprawdzić, ale mam nadzieję, że i bez praktyki wszyscy tutaj zauważyli, bo jak dla mnie różnica jest naprawdę bardzo duża. No to w ostatnim teście sprawdzimy łuk skręcania na małej prędkości. Pomogą nam tutaj w tym ustawione słupki opon, które będą określały miejsce, w którym dany samochód w danej konfiguracji przejeżdżał. Po lewej samochód bez spoilera, a z prawej strony ekranu ze spoilerem. Jak widzimy, łuk był bardziej ostrzejszy w przypadku samochodu ze spoilerem, czyli ten ostatni test również potwierdził, że występuje tu jakaś różnica. No to podsumowując wszystkie testy, możemy stwierdzić, że jednak spoilery znacznie poprawiają przyczepność samochodu. No i warto go instalować i traktować tą modyfikację jako jedną z ważniejszych, tuż po silniku, turbo i tak dalej. W opisie pozostawiłem wam także wszystkie testy w pełnej rozdzielczości, jakby ktoś na tych mniejszych okienkach różnic się nie dopatrzył. No ale mam nadzieję, że w tym problemu nie było. A jeżeli odcinek wam się spodobał, no to koniecznie zostawcie łapę w górę. Jeśli macie możliwość, no to prosiłbym was też o udostępnienie tego odcinka, bo na pewno materiał wzbudzi wielką ciekawość graczy. A ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć!